Dokładnie 3 tygodnie temu wystartowaliśmy pierwszy polski serwer, który miał być odwzorowaniem amerykańskiego serwera 2B2T. Jak to wyszło? Zobaczcie sami. Jak już pewnie zauważyliście, przez to, że gramy na wersji 1.18.2, gra pozwala nam budować na o wiele większe wysokości niż jest to dostępne na 2B2T, co poskutkowało budową ogromnej struktury wokół spawnu. Została ona wybudowana prawdopodobnie przez gracza Sztosi Katakuje, który według doniesień graczy jest aktualnie największą zmorą tego serwera. Kampi on na spawnie na nowych graczy, zabija ich i kradnie ich serduszka, stanowczo zmniejszając szanse na ich przetrwanie. Zanim przejdę do kolejnej części odcinka, warto wspomnieć o kilku rzeczach. Przede wszystkim na naszym serwerze w momencie śmierci tracicie serduszka. Na waszą prośbę wprowadziliśmy możliwość ich odzyskania. Dodaliśmy dwa przedmioty, słabszy zwój do ładowania i lepszy zwój do ładowania. Pierwszy z nich pozwala nam łatwo doładować pierwsze 10 utraconych serduszek. Zaś drugi jest cięższy w craftingu, ale pozwala doładować nam serduszka aż do 40. Pamiętajcie, że możecie je również zdobyć zabijając innych graczy. Wiele osób pytało również o whitelistę. W tym momencie zapewniam wam, że jest ona wyłączona i każda osoba, która jest chętna, żeby zagrać na naszym serwerze, może to zrobić już teraz. IP serwera to stylowamc.pl. Jeżeli chcecie dołączyć, to musicie podejść do NPC-ta z napisem Chaos SMP, kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki i jesteście. Jedyne, czego wam wtedy mogę życzyć, to przetrwać. Cofnijmy się trochę w czasie do dnia startu. Zobaczmy, jak wyglądał spawn 3 tygodnie temu. Warto o tym wspomnieć, bo wszystko, co teraz widzicie na nagraniu, już nigdy nie wróci. Spawn z każdą chwilą będzie coraz brzydszy, coraz bardziej zglifowany. Możliwe, że w momencie, gdy wchodzicie na serwer, to wszystko wygląda jeszcze gorzej niż wcześniej. Jeżeli widzicie tutaj jakiekolwiek podobieństwo z tym, co pokazałem wam na początku, to musicie być mega koksami. Zatrzymajmy się jednak na chwilę w tym miejscu. Widzicie tego gościa tam? To ja. W tym miejscu zacząłem swoją grę. Wraz z grupką graczy ustawiliśmy się w krąg i postanowiliśmy ruszyć w jak najdalsze kordy i po prostu przetrwać. Szybko jednak każdy się rozdzielił i zostałem sam jak patyk. Największym problemem na starcie jest głód. Na szczęście na początku serwera zwierząt było sporo. Zatrzymałem się przy pierwszym lepszym brzegu rzeki, upiekłem żarły i ruszyłem dalej. Po przejściu kilku tysięcy kratek udało mi się spotkać Roxa, członka administracji, z którym od tego momentu postanowiliśmy, że dalszą podróż będziemy kontynuować razem. Naszym głównym celem było znalezienie dosyć dużej jaskini, jak najdalej od spawnu, w której mogliśmy zdobyć wszystkie podstawowe przedmioty. Cały czas z tyłu głowy mając świadomość, że śmierć będzie kosztowała nas wycieczkę na kilka tysięcy kratek. Zanim jednak to, pojawił się dosyć dziwny bug z piecykami, mianowicie żaden gracz na serwerze nie mógł przez chwilę przepalać nic w piecu. Zobaczcie, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Mam. Przepalenie? Idę już. Uważaj. Nie wyobrażam, co się tam dzieje. Lag chyba. Nie mów. Nie, ja nie mam. Piecyki się popsuły. No, tam się widzę. Czemu piecyki się popsuły? Co jest? Ale nie można przepalać. Co się stało z piecykami? Piecyki się popsuły, no i co teraz? Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem w ogóle, nie? To nie? Startowałeś serwer, no, no, jeszcze nie wiedziałeś, co się wydarzy. Spodziewałbym mi się, że zepsują się piece. Pierwsze. Dobrze, że dobrze idzie póki co. Tylko pieca. Po dłuższej batalii w końcu udało nam się naprawić problem, a właściwie to sam się naprawił. Ruszyliśmy więc dalej. Ostatnie chwile tego dnia spędziliśmy w jaskini, gdzie udało nam się zdobyć podstawowe przedmioty. Chciałbym w tym miejscu podziękować wam za ogromną aktywność pod ostatnim odcinkiem z tego trybu. Również specjalne podziękowania kieruję do moich wspierających, a w szczególności do Marca. Jeśli film wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na ten kanale. Widzimy się w niedalekiej przyszłości. Bajo!